Barier jest wiele, natomiast najważniejsze z nich leżą w części administracyjno-biurokratycznej. I to na różnych poziomach, zarówno na poziomie krajowym, centralnym, urzędów centralnych, jak i na poziomie poszczególnych ośrodków. Podczas dzisiejszej debaty dużo było mowy na temat barier dotyczących barier krajowych. Natomiast musimy pamiętać jeszcze o tym, że takie same bariery czy podobne istnieją również na poziomie poszczególnych ośrodków i tutaj jest nadal bardzo dużo pracy dla nas do wykonania, pracy pewnej uświadamiającej wagę badań klinicznych i korzyści z nich płynących, również dla szpitali, dla ośrodków medycznych, w związku z tym, żeby uzyskać procedury, które będą przyjazne prowadzeniu badań klinicznych. Musimy opracować pewną mapę procesów, które są krytyczne hamujących obecnie rozwój rynku w Polsce i podejść do tych procesów w sposób bardzo konstruktywny, likwidujący te bariery, zapewniający oczywiście bezpieczeństwo prowadzenia badań, bezpieczeństwo pacjentów przede wszystkim uczestniczących w tym badaniu, a jednocześnie umożliwiające sprawne procedury, które będą rozwijały nasz rynek. Musimy też pamiętać o tym, żeby likwidując pewne bariery, nie stwarzać nowych barier, które być może w tej chwili jeszcze się nie ujawniły, a które mogą się ujawnić po wprowadzeniu nowych rozporządzeń, a efekt będzie ten sam, to znaczy znowu zahamowanie rozwoju rynku w Polsce.